Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I co? W tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o kilku konkurencjach dla farminga, które upadły, poddały się, a konkurencjach dla farminga, które mogą jakby zagrozić farmingowi jakoś spadkiem w dół na numer 2 czy coś takiego. Bo jak wiecie, że teraz konkurencja dla farminga staje się tak duża, co roku jakieś nowe symulatory farmy wychodzą. I postaram Wam się opowiedzieć o symulatorach, które po prostu nie dały rady farmingowi, a które mogą dać radę farmingowi. Więc no, zaczynamy. I no, wiadomo, jeszcze tylko powiem, że ja jestem no właśnie tylko za farmingiem, więc... No ale doceniam niektóre inne rzeczy, no dobra, więc zaczynamy. Więc takim pierwszym, może poważniejszym konkurentem dla farminga w latach od 2011 do 2013 był symulator farmy 2013, może to się tak nazywa, ale tak ogólnie to się nazywało, jak tutaj widzicie, Agracz Simulator 2013. Robiła go firma UIG Entertainment, która, ja nie znam tej firmy. Ogólnie co Wam o niej opowiem? To była gra, którą stworzyli w 2011 roku, właśnie to UIG. W 2011 roku wyszła wersja 2011 tej gry i powiem Wam szczerze, ona była nawet wtedy, jak na tamte czasy, spoko wyglądała, nie była zła. Potem wyszła 12, która też była niczego sobie, chociaż była trochę gorsza, i wyszła 13, którą tak spieprzyli, że po prostu ludzie tak tą grę ocenili, zaraz Wam pokażę, jak ją ocenili, że po prostu no, nie dało się po prostu w nią dobrze grać. Ja ogólnie powiem Wam szczerze, że jak jeszcze się nie znałem trochę na farmingu, nie wiem to gdzieś, jakiego ja symulatora farmy kupowałem, to miałem do wyboru farminga 11, pamiętam, gościu w sklepie mi powiedział, miałem do wyboru 13 i 11, 11 farminga i 13 agrara, nie? No to dobra, mówię, dobra, 13, myślę sobie, no to wezmę tą 13, nie? Wziąłem 13 i szczerze Wam powiem, że mam tą płytę gdzieś, tego agrara 13, tylko nie wiem gdzie i na szczęście nie wiem gdzie, bo i tak tego badziewia nie zamierzam już odpalać. Po prostu ta gra, nie dość, że taki ma źle zoptymalizowany silnik gry, ten agrar, to jeszcze do tego po prostu jak włączacie grę, to ona wam się nie zawsze łączy, bo zawsze się wam zatrzyma na jakimś ładowaniu, gdzie wam co chwilę od nowa i włączać, i dopiero za którymś razem się włączy. Nie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o samo moje przedstawienie, jak dla mnie się ta gra przedstawiała. Sama gra, jak widzicie, dobrych not nie zebrała. 3,8 ocena gry to jest bardzo słaba. Jak widzicie, link do strony gry online będziecie mieli w opisie, to jest jedna z największych stron o grach w Polsce, więc polecam. Ocena gry 3,84. Cena gry za 54 zł, ja pamiętam, jak ją kupiłem, to kosztowało 8 dych. No i niby miała te challengery, fendy, ale po prostu to była tak słaba gra. Znaczy niby to była pierwsza gra, która miała fizykę glewy w sobie, ale no ona nie wyglądała zbyt dobrze po prostu. Po prostu ta gra słabo tak wyglądała, że no, były do wyboru 3 mapy. Ale no, gra nie zachwycała. Widzicie tu po zdjęciach. Grafika jest jakby obleśna moim zdaniem, bo na 2013 rok to już powinna być dużo lepsza grafika. I jeżeli chodzi o ten opis, to jest to tyle. No i tak w roli gdzieś w złości na koniec, co chciałem powiedzieć, no to jak macie na przykład takiego screena z orania gry, no nie z orania gry, tylko gleby. No fizyka gleby była, no ale jak widzicie, cienie, ta cała trawa w ogóle, jak to w ogóle wygląda tutaj. W ogóle ja nie wiem, jak to się dało grać, ponieważ no jak widzicie po screenach, no nie najlepiej to wszystko wyglądało i gra się w ogóle nie przyjęła. I no po prostu 11 i 12 były spoko te gry, ale nie grałem w nie, ale ponoć były spoko, bo ludzie mi tak mówili. Ale jeżeli chodzi o 13, to tak ją zwalili, że po prostu już skończyli z robieniem dalszych części tej gry. No jak widzicie, no to jest wszystko nieładne. Jak na tamte czasy grafika powinna być lepsza. Fizyka tych maszyn była jeszcze gorsza.
Ogółem chciałbym wam pokazać gameplay, ale nie zrobię tego, ponieważ nie chcę brać gameplay od jakiegoś tam youtubera. Po prostu wam linki do gameplayów dam w opisie i sobie obejrzycie. O, tego akurat youtubera, co ma taką maskę, to znam, bo go oglądałem kiedyś, jak tego agrara robił, to widzicie, jak to wszystko wygląda. No nie fajnie, że tak powiem, to tutaj niesmacznie wszystko. No właśnie. Więc powiem tak. Jeżeli chodzi o agrara, to by było wszystko. Zapraszam do kolejnego konkurenta, który upadł. Kolejnym moim zdaniem, który takim symulatorem farmy, który no być może był lepszy od agrara, no dużo lepszy był od agrara moim zdaniem, ale nie sprawdził się. No szczerze powiedzieć wam coś, jestem zdziwiony tym, że ta sama firma, pamiętacie, Agrar 13 upadł, ale co zrobiła UGI Entertainment, ta sama firma, co zrobiła Agrara. Po prostu zrobiła inną grę, Professional Farmer, Simulator Farmy u nas w Polsce, ale Professional Farmer to się nazywa ogółem. I ta gra zebrała nawet, no takie średnie bym powiedział te recenzje. Jak widzicie po grze, no było lepiej, no było lepiej. Nawet liczę, tutaj w ogóle dużo gliczy było w tym, no to liczę na gliczy nawet, jak widzę raz. Gra, no tak sobie się przyjęła, ale upadła, no. Niby wyszła wersja 2017 Professional Farmer, ale no niezbyt dużo ludzi kto gra. Moim zdaniem gra no nie jest zbytnio dobrze, może nie zoptymalizowana, ale po prostu no nieprzyjemnie się w nią gra. Więc to było na wstęp. No i powiem tak, że gra, jeżeli chodzi o to, UGI Entertainment, jeżeli chodzi o ocenę tego produktu, no to też słaba. No lepsza niż Agrara, ale no, wyszła im trochę lepiej, można by powiedzieć. I no ocena słaba, po prostu gra no, nie wyglądała zbyt dobrze. Screen wam pokażę na koniec, ta sama firma. No, wydawcą był Techland. No, Techland jest przeważnie wydawcą w Polsce jakichś gier. Zaraz wam pokażę, jeżeli chodzi o inne Professional Farmery, żeby tam nie było niedociągnięć, że tylko hejtuję jeden ten, no bo 14 nie jest w stanie w ogóle z niczym konkurować, bo jest po prostu słabo. Nie. Tutaj macie Professional Farmer 2015, no gra już po prostu, powiem tak, gra nie była jeszcze aż tak dopracowana, ale powiedzieć wam coś? Muszę was coś zdziwić, bo Professional Farmer, tytuł UGI Entertainment sprzedało tytuł Professional Farmer, po prostu tą grę, wydawcy Playway. I Playway to jest po prostu sprzedali to Playwayowi i Playway to zrobił. I patrzcie, Playway już poprawił, no bo ocena przeciętna. Niby ta gra jest lepsza od poprzedniej, ale nadal ocena przeciętna, a to nie jest zadowalające. Jak tutaj możecie wyczytać, że Playway zrobiło na zlecenie spółki UGI Entertainment, więc oni, UGI Entertainment się bało robić tą grę, więc oni po prostu zapłacili kasę i Playway im to zrobiło. No ale jeszcze im to nie wyszło. Nie? I powiem szczerze tak, i Professional Farmera 2016 nie było, wyszedł 2017 Professional Farmer, ale no jak możecie zobaczyć, już nie Playway, tylko UGI Entertainment już zrobił jakby tak swoje, już po swojemu tego Professional Farmera i wyszło im, kurde, to szczerze jeszcze gorzej niż 14, nie? W ogóle gorzej im to wyszło niż 14 i powiem szczerze tak, ja myślę, że oni powinni dać sobie spokój z robieniem symulatoru farmy, tylko niech zrobią coś innego, na przykład konkurencję dla ETS-a i ATS-a niech zrobią, nie wiem, konkurencję, albo dla GTA niech robią konkurencję, ale no nie dla farminga, bo im to nie wychodzi. No i po prostu tutaj macie cały opis tego, że
Po prostu nie wiem, co ugi entertainment chcą ugrać, ale oni nic tutaj nie ugrają, bo jak widzicie, oceny gry są chrzanowe. I po prostu ta gra im nie wychodzi. Jeżeli chodzi o Playway'a, to Playway to jest polskie studio, to jak mogliście zauważyć, Professional Farmer 2015 zrobił Playway i zrobił to przeciętnie, ale zrobił lepiej niż na pewno to, dużo lepiej niż to. Więc moim zdaniem Entry Element albo powinien dać nadal robić Playwayowi kolejne symulatory farmy, żeby, nie wiem, jakoś ich to podtrzymało, albo powinien dać sobie spokój, bo tak to niczego nie ubra, nie ubrałem. Dobra, przechodzimy do następnego konkurenta, który upadł. No, witam w kolejnym symulatorze farmy, który miał być taki zarąbisty, miał być tak realnym symulatorem. Miał po prostu, nie wiem, rozwalić rynek, miał pokonać farminga, położyć go na kolana, na ryj, tak samo miał go położyć. Co się okazało, nic nie zrobił. Gra, która wyszła 20 października, czyli praktycznie licząc 21 dni temu, bo dzisiaj mamy 11 listopada, Dzień Niepodległości, ale to ten. I ta gra wyszła ile? 21 dni temu? 21 dni temu wyszła ta gra, tak? I może nie ma tutaj głosu, bo jest mniej niż 25. No ale gra nie jest zbyt dobra. No, niby po screenach widać, że tam coś. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o grafikę tej gry, to nie jest ona zła, jeżeli chodzi o otoczenie, ale jeżeli chodzi o to, o rendering, o optymalizację, to jest ona badziewna. W ogóle wprowadzenie do gry jest badziewne. W ogóle gra nie ma szans na dalszy rozwój, bo jeżeli chodzi o instrukcję w tej grze, to na w ogóle z tyłu pudełka nic nie ma. A wiecie, ile ta gra kosztuje? Ta gra kosztuje na Steamie, to jest pół biedy, bo na Steamie kosztuje mało, ale jak chcecie kupić ją w MediaExpert czy gdzieś, to około 120 zł musicie na nią wydać, a ona jest badziewiem. Więcej na temat Real Farm powiedziałby wam wujek Bohun, i do filmu wujka Bohuna o Real Farm was odsyłam, on się naprawdę tam zdenerwował na filmie, i was tam macie w opisie link do filmu wujka Bohuna. On tam półtorej godziny, znając jego, nagrał ten film, a ja go obejrzałem całego. I ta gra jest po prostu badziewna. Żadna maszyna nie jest licencjonowana. A co innego pisze na pudełku. Na pudełku pisze, że jest dużo licencjonowanych marek. Dupa tam. Żadnych w ogóle marek licencjonowanych w tej grze nie ma. Fizyka gleby miała być? Nie ma fizyki gleby. Fabuła jakoś z tym kurde gościem, co się pomaga rozwijać, jest dziwna. Grafika w ogóle jest taka sobie, jak mówiłem wcześniej, ale jeżeli chodzi o glebę, już o samą glebę, że nie ma tej fizyki, to ok, ale o samą glebę, to sama gleba nie wygląda realistycznie. Jeżeli chodzi o maszyny, to one nie dość, że nie są licencjonowane, to w środku wyglądają tak badziewnie, nie mają żadnych liczników, żadnych zegarów, nic się tam nie rusza. Fizyka tych maszyn w ogóle nie istnieje. Jak składa się wam pług, to on jakoś tak dziwnie lewituje, no po prostu gra nie warta świeczki. Więc mówię wam, jak chcecie się dowiedzieć więcej o Real Farm, odsyłam was do filmu wujka Bohuna, który bardziej opowiedział o tym symulatorze. Jak widzicie, jakieś Tringle Studios, nie znam w ogóle tej firmy. I po prostu ona po prostu, jak to się nazywa? Ta gra nie jest po prostu, nie jest warta polecenia. Jeszcze raz mówię, wejdźcie sobie na film wujka Bohuna, link w opisie, on wam więcej o tej grze opowie. I ja przechodzę do następnej gry, która moim zdaniem nie da rady, a jeszcze nawet nie wyszła i moim zdaniem nie da rady, farmingowi. No i witam w kolejnej grze, która myślę, że ona raczej nie da rady, bo no już po samych ocenach tej gry, znaczy oceny przedpremierowe niby są spoko, ale jeżeli chodzi o demo technologiczne, które wyszło, to nie dość, że za to demo trzeba zapłacić, to jeszcze po prostu
Jeszcze po prostu dwie marki chyba już zrezygnowały ze współpracy z tą grą. Moim zdaniem ta gra też nie da rady Farmingowi, bo no niby świetna, no okej, ale to jest przedpremierowa osana, umówmy się. A gra jako taka to nie wygląda zbyt dobrze. W ogóle wykonanie maszyn jest złe. Jeżeli chcecie zobaczyć, nie wiem, ocenę tej gry czy coś, to odsyłam was do opisu, tam będzie link do Kotlen Krops, gdzie Araulen omawia Kotlen Krops. Więc to moim zdaniem była gra, która nie da rady farmingowi. Kolejna gra, która nie dała rady, a miała być, ta gra miała być po prostu fenomenem 2017 roku, po prostu miała wszystko, farminga zniszczyć wszystko, a się okazało, że co? Że gra nie dała rady. Jak widzicie, Polska Farma nazywana, Polska Farm Expert nazywana, w innych częściach świata, stworzona przez firmę Playway, która robiła Professional Farmer. Ale tak szczerze, to Professional Farmer wyszedł im lepiej, bo robili to na zlecenia. To robiła im ich. Oni robili tą grę, jak widzicie, ocena gry jest bardzo słaba. I po prostu gra nie dała rady, no mimo tego, że miała tą fizykę gleby i ten, ale była bardzo słabo rozbudowana technicznie ta gra, więc nie dała rady, tak samo ten. Tak samo jeżeli chodzi o wygląd maszyn z zewnątrz czy wewnątrz, a nie był on tak dobrze wykonany. W ogóle jakaś taka ponura była ogółem ta. Jak widzicie tutaj, ponura była, jakaś taka dziwna w renderingu, jak widzicie, była tekstura. W ogóle jak widzicie, nie są on to realistycznie wykonane maszyny. No widać, że to jest jakieś takie dziwne, nierealistycznie wykonane. No fizyka gleby jest, no ale nie są dobrze wykonane maszyny. Ja was odsyłam ogółem też do YouTube'a, tam sobie wpiszcie jak chcecie, jak to się nazywa, chcecie po prostu zobaczyć jak ta gra wygląda, więc to tyle jeżeli chodzi o to. A teraz kategoria gier neutralnych, które nie mają na celu z farmingiem konkurować, tylko jedynie co mają to się dobrze bawić, bo Farms Dynasty gra ma wyjść w listopadzie 2017. Nie wiem kiedy ma ta gra wyjść, ale wiem, że ta gra ma wyjść i zaliczam ich do neutralnych, bo po prostu ta gra ma po prostu fabułę. To nie jest typowy symulator farmer, bo to ma po prostu fabułę. Na przykład tutaj chodzi o to, że głównego bohatera jakiś tam dziadek zmarł, trzeba po nim przejąć gospodarstwo z jakimiś tam starymi maszynami, trzeba to gospodarstwo zadbać o nie i w ogóle rozbudować i wszystko, więc to jest neutralna też gra. Też do neutralnych takich gier, które nie mają na celu konkurować z farmingiem, tylko się dobrze bawić, wynik to jest gra Wielkie Maszyny Rolnicze 2013 Mistrzostwa. I tutaj chodzi o to, że dużo rzeczy musicie robić na czas. Na przykład, nie wiem, takiego jak tutaj widzicie, robienie tych snopów musicie robić tam na czas, ileś tam do wygranej, do pucharu. Jak gra widzicie, to ma ocenę dobrą, nawet 7.1. No ale gra nie ma na celu konkurować z farmingiem, tylko się dobrze w niej bawi, bo o to przecież w niej chodzi. Nie. I chyba jedyna gra w zestawieniu, która może konkurować z farmingiem, bo no Pure Farming 2018 to jest chyba jedyna gra, która może konkurować z farmingiem, bo moim zdaniem, ponieważ też odsyłam was do opisu, tam jest film Wujka Buchuna, jak opisywał tą grę i naprawdę bardzo dobrze wyszła. Premiera planowana na marzec. Pure Farming 17 też był, tylko że Pure Farming 17 nie wyszedł Techlandowi tak jak oni chcieli, ale naprawdę gra robi wrażenie i nawet teraz jak wyszło demo, nie to co w Kotlen Krops demo, że o jakieś tam mamy złe rzeczy itp., to tutaj mamy już normalnie i gra
ugodna polecenia. Na razie tylko demo tej gry wyszło. I demo naprawdę już przedstawia naprawdę grę, która może konkurować z farmingiem naprawdę na wysokim poziomie. Więc jeżeli farming będzie chciał przebić piór farminga, no to trzeba będzie, będą musieli naprawdę się postarać. I to by było na tyle. No i więc to było na tyle w tym odcinku. Ja myślę, że się podobało. Zapraszam do subowania, tam do opisu, bo tam są wszystkie te linki. Więc to wszystko. Na razie, cześć.